co będzie rozpatrywał sprawę 2K 345/15. Wzywa się wszystkich do wejścia na salę. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Proszę o wprowadzenie oskarżonego Arkadiusza Stępnia. Proszę rozkuć oskarżonego. Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie. Sąd sprawdzi obecność osób wezwanych na rozprawę. W sądzie stawili się oskarżony Krystian Szaferski. Jestem. Wraz z obrońcą. Adwokat Monika Pałkowska, pełnomocnictwo w aktach sprawy. Oskarżony Arkadiusz Stępień, osobiście doprowadzony z aresztu śledczego w Rzeszowie za pośrednictwem funkcjonariusza. Wraz z obrońcą. Adwokat Patrycja Kosowska, pełnomocnictwo w aktach sprawy. Prokurator. Regina Snopkowska z Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Pokrzywdzona Karolina Bajor. Jestem. Czy będzie pani działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy? Tak, w Wysokim Sądzie będę. Stawiła się pokrzywdzona Karolina Bajor, która świadcza, że będzie działać w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Proszę zająć miejsce obok prokuratora. Świadek Sylwia Popławska. Jestem. Świadek Agata Bohosiewicz. Jestem. Świadek Ewelina Kaczorowska. Jestem. Proszę świadków o opuszczenie sali rozpraw. Oskarżony Krystian Szaferski. Proszę wstać. Proszę się przedstawić i odpowiadać na pytania. Dobrze. Nazywam się Krystian Szaferski. Imiona rodziców? Adam i Ewelina. Nazwisko pańskie matki? Pacyna. Data i miejsce pana urodzenia? 30 lipca 1970 rok w Rzeszowie. Gdzie oskarżony mieszka? Na ulicy Dąbrowskiego 7 w Rzeszowie. Jest pan obywatelstwa polskiego? Tak, jestem. Wykształcenie? Zawodowe, jestem ślusarzem. Czy posiada pan zatrudnienie? Tak, prowadzę własny zakład ślusarski. Stan cywilny? Żonaty. Czy posiada pan dzieci? Tak, posiadam 6 dzieci. Posiada pan jakiś majątek? No, posiadam mieszkanie w kamienicy na Dąbrowskiego, gdzie mieszkam z żoną i dziećmi. No i Fiata Panda z 2004 roku o numerach RZ78-545. Czy oskarżony był już kiedyś karany? Ja nigdy nie byłem karany. Czy leczył się pan psychiatrycznie, neurologicznie lub odwykowo? Nie, nigdy nie byłem leczony. Oskarżony może usiąść. Oskarżony Arkadiusz Stępień. Proszę wstać. Proszę się przedstawić. Nazywam się Arkadiusz Stępień. Imiona rodziców? Andrzej i Janina. Nazwisko pańskie matki? Kadłubowska. Data i miejsce pana urodzenia? 10 maja 1979 w Rzeszowie. Gdzie oskarżony mieszka? Na ulicy Hetmańskiej 11B, łamane na 28 w Rzeszowie. Jest pan obywatelstwa polskiego? Tak, jestem. Wykształcenie? Podstawowe. Czym się pan zajmuje? Jestem bezrobotny, ale czasem dorabiam na budowę. Stan cywilny? Jestem kawalerem. Czy posiada pan jakiś majątek? Nie posiadam, mieszkam z ojcem. Czy oskarżony był już kiedyś karany? Nie. Czy leczył się pan psychiatrycznie, neurologicznie lub odwykowo? Nie. Oskarżony również może usiąść. Czy któraś z osób obecnych na sali chciałaby złożyć jakiś wniosek przed otwarciem przewodu sądowego? Tak, Wysoki Sądzie. Oświadczam, że oprócz tego, że działam w charakterze oskarżyciela posiłkowego, chciałabym też wytoczyć przeciwko oskarżonemu Arkadiuszowi Stępniowi powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Oskarżony zniszczył zabytkową wazę o wartości 3000 zł. Dowód jej zakupu dołączony jest do pozwu.
Pozew spełnia warunki formalne, został wniesiony w terminie i doręczony stronom. Dlatego sąd postanawia przyjąć powództwo cywilne. Czy strony wnoszą jeszcze jakieś wnioski? Proszę o dopuszczenie nagrania z monitoringu dom pokrzywdzonej przy ulicy Białej 28 z dnia 31 grudnia 2014 roku na okoliczność, iż oskarżeni znajdowali się w domu pokrzywdzonej w dniu 31 grudnia 2014 roku po godzinie 23 dopuszczenia się przez nich włamania z kradzieżą, jak również zniszczenia zabytkowej wazy przez Arkadiusza Stępnia. Na podstawie artykułu 352 Kodeksu Postępowania Karnego sąd postanowił dopuścić dowód w postaci nagrania z monitoringu domu znajdującego się na ulicy Białej 28 z dnia 31 grudnia 2014 roku. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie, dziękuję Wysoki Sądzie. Otwieram przewód sądowy. Proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia. Oskarżam Krystiana Szaferskiego, syna Adama i Eweliny z domu Pacyna, urodzonego 30 lipca 1970 roku w Rzeszowie, zamieszkałego przy ulicy Dąbrowskiego 7 w Rzeszowie, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu zawodowym, prowadzącego własny zakład ślusarski, żonatego, posiadającego 6 dzieci, posiadającego mieszkanie przy ulicy Dąbrowskiego 7 w Rzeszowie i samochód marki Fiat Panda z 2004 roku, dotychczas niekaranego, nieleczącego się psychiatrycznie, neurologicznie, odwykowo, przebywającego na wolności, wobec którego nie zastosowano środka zapobiegawczego, oto że wspólnie i w porozumieniu z Arkadiuszem Stępniem w dniu 31 grudnia 2014 roku około godziny 23 dopuścił się włamania do domu Karoliny Bajor, znajdującego się przy ulicy Białej 28 w Rzeszowie, oraz kradzieży zegarka o równowartości 1500 zł, to jest o przestępstwo z artykułu 279 paragrafu 1 Kodeksu Karnego. Oskarżam również Arkadiusza Stępnia, syna Andrzeja i Janiny z domu Kadłubowska, urodzonego 10 maja 1979 roku w Rzeszowie, zamieszkałego na ulicy Hetmańskiej 11b, łamane przez 28 w Rzeszowie, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu podstawowym, bezrobotnego, kawalera, bez majątku, dotychczas niekaranego, nieleczącego się psychiatrycznie, neurologicznie, odwykowo, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego. Oto że wspólnie i w porozumieniu z Krystianem Szaferskim w dniu 31 grudnia 2014 roku około godziny 23 w Rzeszowie dopuścił się włamania z kradzieżą do domu Karoliny Bajor, znajdującego się przy ulicy Białej 28 oraz kradzieży zegarka o równowartości 1500 zł, a bezpośrednio po dokonaniu kradzieży użył przemocy wobec pokrzywdzonej w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, czyli zegarka o wartości 1500 zł, to jest o przestępstwo z artykułu 279 paragrafu 1 w związku z artykułem 281 w związku z artykułem 11 paragrafu 2 Kodeksu Karnego. A także o to, że podczas przeszukiwania domu zniszczył wazę o wartości 3000 zł należącą do pokrzywdzonej, to jest o przestępstwo z artykułu 288 paragrafu 1 Kodeksu Karnego. Postępowanie w przedmiotowej sprawie przeprowadził komisariat policji w Rzeszowie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Rzeszowie. W jego toku ustalono, iż w dniu 31 grudnia 2014 roku oskarżeni wspólnie i w porozumieniu włamali się do domu przy ulicy Białej 28 w Rzeszowie, należącym do Karoliny Bajor. Oskarżeni działali zgodnie z ustalonym wcześniej planem i podziałem ról. Zadaniem oskarżonego Krystiana Szaferskiego, ślusarza, było umożliwienie Arkadiuszowi Stępniowi dostanie się do domu poprzez otworzenie tylnych drzwi wcześniej przygotowanym wytrychem, zabezpieczonym po zatrzymaniu oskarżonych w kieszeni Krystiana Szaferskiego. Następnie stał on na czatach, wypatrując policji, co zarejestrowała kamera znajdująca się przy tylnych drzwiach domu oraz przy garażu. Arkadiusz w tym czasie wykonywał swoją z góry ustaloną rolę, przeszukiwał dom. Podczas przeszukiwania domu udało mu się znaleźć zegarek marki Apart o wartości 1500 zł, który założył na rękę, co także zarejestrowały kamery. Na nagraniu widać, że Arkadiusz Stępień zlokalizował safe i gdy nie mógł go otworzyć, rzucił zabytkową wazą należącą do poszkodowanej o ścianę, wskutek czego doszło do jej całkowitego rozbicia. Gdy oskarżony Krystian Szaferski
Usłyszał hałas dobiegający z domu pokrzywdzonej. Skierował się do samochodu o numerach rejestracyjnych RZ78545, zaparkowanego przy posesji, w którym zamknął się i pozostał do momentu przybycia patrolu policyjnego, który dokonał zatrzymania. Zaalarmowana odgłosem tuczącej się bazy, pokrzywdzona, znajdująca się na piętrze domu, zeszła na parter, gdzie została zaatakowana przez Arkadiusza Stępnia, który rzucił się na nią z pięściami. W wyniku napaści pokrzywdzona Karolina Bajor doznała kilku zadrapań i siniaków. Udało jej się jednak związać napastnika przed przyjazdem policji. Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Krystian Szaferski nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, jednak nie ma wątpliwości, że jego zachowanie wyczerpało znamiona przestępstwa stypizowanego w artykule 279 paragrafu 1 kodeksu karnego. W tych warunkach nie ma również wątpliwości, że zachowanie oskarżonego Arkadiusza Stępnia wyczerpało znamiona przestępstwa stypizowanego w artykule 279 paragrafu 1 w związku z artykułem 281 w związku z artykułem 11 paragrafu 2 kodeksu karnego, a także w artykule 288 paragrafu 1 kodeksu karnego. Mimo zatrzymania na miejscu zdarzenia, zabezpieczenia zegarka znajdującego się na ręce oskarżonego, a także wykrzykiwania pod adresem pokrzywdzonej gruźb i obietnic, że zapłaci za to, co zrobiła, Arkadiusz Stępień nie przyznaje się do wszystkich popełnionych czynów. Czy oskarżony Krystian Szaferski zrozumiał treść aktu oskarżenia? Tak, zrozumiałem. Czy oskarżony Krystian Szaferski przyznaje się do winy? Nie, wysoki sądzie, nie przyznaje się. Pouczam oskarżonego o prawie do składania wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Czy oskarżony zrozumiał treść pouczenia? Tak, wysoki sądzie, zrozumiałem. Czy oskarżony będzie składać wyjaśnienia? Tak, wysoki sądzie, chciałbym to wyjaśnić. Proszę. Pani sędzino, jakbym chciał to wszystko wytłumaczyć. Pouczam oskarżonego, żeby zwracał się do sądu, wysoki sądzie. Oj tak, przepraszam, wysoki sądzie. No więc spotkałem się z Arkiem, moim kolegą, który tutaj siedzi, i rozmawialiśmy, że ci wszyscy bogacze nie zasługują na te wszystkie pieniądze, które mają, nie mają po prostu co z nimi zrobić. No więc on mi powiedział, że ma tam jakiś mały plan, gdzie moglibyśmy dokonać jakiegoś takiego małego skoku, bo spotkaliśmy się wcześniej na browarze i opowiadałem mu, że zawsze to chciałem być jak ten Robin Hood, który bogatych okrada i biednym rozdaje. No więc 31 grudnia 2014 roku podjechaliśmy pod dom tej kobiety, moim autem, no i wysiedliśmy, podeszliśmy pod drzwi. Arek nakazał mi je otworzyć. No a że jestem ślusarzem, to takie drzwi to żaden problem, szybko się tym zająłem. No i on wszedł do środka, nakazał mi stać na czatach, patrzeć, czy nie idzie jakaś policja i jakby co to krzyczeć. No to stoję, wysoki sędzie. I po chwili słyszę jakiś krzyk dobiegający ze środka domu, więc przeraziłem się, uciekłem do auta krzycząc, tak jak mi nakazał, no i zamknąłem się w środku. No i nigdy nie zachowałem się tak głupio, ja naprawdę nie wiedziałem, co wtedy robię. I mam żonę i 6 dzieci i po prostu nie mogę iść teraz do więzienia, co oni będą wszyscy jeść. Czy pani prokurator chciałaby zadać pytanie oskarżonemu? Tak, wysoki sądzie. Jak otworzył pan zamek w tylnych drzwiach domu przy ulicy Białej 28? No więc otworzyłem je wytrychem. Zawsze nosi pan ze sobą wytrych? Nie zawsze. W takim razie musi pan przyznać, że jadąc pana samochodem wraz z oskarżonym Arkadiuszem Stępień, zdawał sobie pan sprawę, w jakim celu pan tam jedzie? No tak, ale ja myślałem, że tej pani nie ma w domu, a ona jest tak bogata, że nawet nie zauważy, że coś zginęło. Czyli oskarżony wraz z oskarżonym Arkadiuszem Stępień jechał do domu pokrzywdzonej z wcześniej przygotowanym planem i zamiarem włamania się do jej domu i kradzieży? No tak, ale ja tylko te drzwi otworzyłem. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czy pani Karolina Bajor, występująca w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego, chciałaby zadać jakieś pytania? Nie, dziękuję. Czy któryś z obrońców ma pytania? Tak, wysoki sędzie. Kto wydawał polecenia, gdy pan i pan Stępień dojechali pod dom pokrzywdzonej? Więc ja byłem tak bardzo zestresowany, że ledwo pamiętałem, jak się nazywał. Na szczęście Arek mówił mi wszystko, co mam po kolei robić. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Tak, ja mam pytania. Czy to był pana pomysł, by określić pokrzywdzoną?
Ja tylko przy piwie mu powiedziałam o tych moich planach, żeby być jak ten Robin Hood. No on całą resztę już wymyślił i skombinował ten plan. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję, może pan usiąść. Pan Arkadiusz Stępień, proszę podejść do barierki. Czy oskarżony Arkadiusz Stępień zrozumiał treść aktu oskarżenia? Tak, zrozumiałem. Czy oskarżony Arkadiusz Stępień przyznaje się do winy? Nie. Pouczam oskarżonego o prawie do składania wyjaśnień oraz o prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Czy oskarżony zrozumiał treść pouczenia? Tak. Czy oskarżony będzie składać wyjaśnienia? Tak, będę. Proszę. Wysoki sądzie, faktycznie chcieliśmy z Krystianem ukraść kogoś bogatego w Sylwestra. Ludzie często gdzieś wyjeżdżają się bawić. No, Krystian mówił mi coś o Robin Hoodzie. Nagadałem mu, że to wszystko dla biednych, że pomogę mu tylko spełnić jakieś marzenie. No, na miejscu, koło domu pani Bajorowej, skąd chcieliśmy zawinąć parę gadżetów, Krystian strasznie dziwnie się zachowywał. Ręce mu się trzęsły, w ogóle nie ogarniał, co się dzieje. Trzeba mu wszystko mówić, co ma robić. No, w końcu otworzył te drzwi. Wszedłem do środka spokojnie. Zobaczyłem fajny zegarek. Pomyślałem sobie, no tylko zobaczę, jak wygląda na ręce. No a wazon, no wazon stukłem przypadkowo. Nawet nie wiedziałem, że jest aż taki drogi. No i nagle Krystian zaczął strasznie krzyczeć. Więc pomyślałem, że trzeba w końcu uciekać. Gdy wychodziłem, spotkałem tą wariatkę. No, rzuciła się na mnie. Strasznie krzyczała. No ja naprawdę nic nie zrobiłem. Wazon stukłem zupełnie przypadkowo. Nie będę się więcej tłumaczył. Ani odpowiadał na żadne pytania. Mam do tego prawo. Czyli oskarżony chce skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odmowy odpowiedzi na pytania? Tak. Proszę wrócić na miejsce. Wobec tego sąd zarządza postępowanie dowodowe i poucza oskarżonych o prawie do zadawania pytań przesłuchiwanym świadkom oraz do składania wyjaśnień co do każdego przeprowadzonego dowodu. Czy oskarżeni zrozumieli treść pouczenia? Tak. Tak. Proszę wezwać świadków. Sąd zzywa świadków. Pani Karolina Bajor, również proszę wstać. Pouczam świadków, iż zgodnie z artykułem 233 paragrafu 1 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Kara pozbawienia wolności do lat 3. Czy świadkowie zrozumieli treść pouczenia? Tak. Czy odbieramy od świadków przyrzeczenia, czy też słuchamy bez odbierania przyrzeczeń? Nie, dziękuję. Ja wnoszę o odebranie przyrzeczenia. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę świadków o powtarzanie za mną roty przyrzeczenia. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Proszę usiąść. Proszę świadków o opuszczenie sali rozpraw. A pokrzywdzoną proszę podejść do barierki. Imię i nazwisko? Karolina Bajor. Lat? 38. Z zawodu? Jestem właścicielką sieci sklepów jubilerskich. Zamieszkała? W Rzeszowie przy ulicy Białej 28. Czy jest pani osobą najbliższą dla oskarżonych? Nie. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań bądź oskarżeń? Nie. Co pani wiadomo w tej sprawie? 31 grudnia 2014 roku, Sylwester. Znaczy się, leżałam chora w domu, koszmar jakiś. Miałam jechać do Monte Carlo, no bo wie wysoki sąd, Sylwester to tylko w Monte Carlo. Są tam piękne miejsca, a szczególnie tej nocy. Pouczam pokrzywdzoną, by mówiła na temat rozprawy. To jest włamanie do jej domu, a nie o tym, jak jest Monte Carlo. Tak, tak, przepraszam najmocniej. Więc 31 grudnia 2014 roku leżałam w domu oglądając Sylwestra w telewizji. Chciałam jakoś dotrzeć do północy, by wypić choć lampkę szampana. Ale około godziny 23.30 usłyszałam jakiś hałas. Ale pomyślałam, że może już ktoś odpala fajerwerki, no bo w końcu jest Sylwester.
ale gdy hałas się powtórzył, to musiałam to sprawdzić, chociaż byłam przerażona. Gdy schodziłam ze schodów, to zobaczyłam tego Osinka. Stanęłam przerażona i się na mnie pierwszy rzucił. Zdążył nabić mi tylko kilka siniaków, bo na szczęście trenowałam sztuki walki judo jakieś 10 lat. Więc związałam go szybko sznurem od zasłony i gdy schodziłam już ze schodów po telefon, by zadzwonić na policję, to usłyszałam, że już nadjeżdża radiobus. Dziękuję. Czy prokurator ma jakieś pytania? Tak, wysoki sędzia. Czy widzi pani na sali mężczyznę, który zaatakował panią w pani domu? Tak, to ten, co tam siedzi. Nie mam więcej pytań. Czy któryś z obrońców ma jakieś pytania? Czy widziała pani pana Krystiana Szaferskiego w którymkolwiek momencie 31 grudnia 2014 roku? Nie, nie widziałam go. Dopiero jak moja sąsiadka do mnie przybiegła po tym, jak już przyjechał radiowóz policji, to mi powiedziała, że to ten, co tu siedzi i ten, co mnie napadł. To oni razem byli. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czy pan Stępień pierwszy zaatakował? Jak zobaczyłam tego Osinka, to stanęłam przerażona i to on się pierwszy na mnie rzucił. Nie wiem, co by się mogło zdarzyć, gdybym nie trenowała judo. Może była pani w takim szoku, że nie pamięta, kto pierwszy zaatakował? Nie, na pewno nie jestem pewna, że to on mnie pierwszy zaatakował. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czy oskarżeni mają pytania do świadka? Nie. Dziękuję, proszę wrócić na miejsce. Już sam przesłuchał kolejnego świadka, noszę o otworzenie nagrania z monitoringu, które potwierdzi wcześniejsze słowa pokrzywdzonej. Proszę bardzo. Na nagraniu zabezpieczonym przez policję widać oskarżonych Krystiana Szaferskiego i Arkadiusza Stępnia włamujących się do domu pokrzywdzonej przy ulicy Białej 28, a także moment rozbicia zabytkowej bazy i kradzieży zegarka. Czy oskarżeni chcą złożyć jakieś oświadczenia odnośnie przeprowadzonego dowodu? Nie. Nie, wysoki sędzie. Czy któraś ze stron ma jakieś wnioski? Nie, dziękuję. Wysoki sędzie. Sąd wzywa kolejnego świadka, Sylwię Popławską. Proszę podejść i podać dowód osobisty. Świadek legitymujący się dowodem numer ATJ 85-93-74. Nazywa się pani Sylwia Popławska. Ile ma pani lat? 75. Zawód? Nie pracuję, jestem emerytką. Miejsce zamieszkania? Rzeszów, ulica Biała 29. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie, wysoki sądzie. Dla oskarżonych obcy czy rodzina? Obcy. Proszę o odebranie dowodu osobistego. Co świadkowie jest wiadomo w tej sprawie? Siedziałam sobie przy oknie, czekając na fajerwerki, kiedy zauważyłam, że pod dom mojej sąsiadki bajerowej podjeżdża samochód. Stary jakiś dziwny, ponieważ zawsze do niej przyjeżdżali pięknymi samochodami. Zauważyłam, że wysiadło z niego dwóch dorosłych mężczyzn. Pomyślałam sobie, że na Sylwestra zaprosiła sobie jakichś fagasów. Proszę świadka, by ograniczył komentarzy w kierunku pokrzywdzonej, a jedynie powiedziała, co w jej sprawie wiadomo. Jeżeli sytuacja się powtórzy, na mocy artykułu 49, paragrafu 1, prawa o ustroju sądów powszechnych, sąd będzie zmuszony ukarać świadka karą porządkową grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych lub karą pozbawienia wolności do 14 dni. Dobrze, to jak oni już weszli do środka, to przestałam się tym interesować. Jednak postanowiłam zapisać numery rejestracyjne samochodu, tak w razie czego. Wtedy, kiedy kończyłam już to pisać, usłyszałam straszny krzyk, więc spojrzałam do okna z zaciekawieniem i zauważyłam, że z domu wybiega jeden z tych, co tam wchodzili i strasznie się drze. Wszedł do samochodu i nadal krzyczał. Wtedy pomyślałam, że coś strasznego tam się musiało zdarzyć i postanowiłam zadzwonić na policję. No i schowałam się, żeby nic mi złego nie zrobili. Czy pani prokurator ma jakieś pytania? Tak, wysoki sądzie. Czy jest pani pewna, że w kierunku domu pani Bajor szło dwóch mężczyzn? Tak, jestem pewna. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czy pani Karolina Bajor, występująca w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego, chciałaby zadać jakieś pytania? Nie mam. Mogę tylko powiedzieć, żeby pani Popławska zajęła się swoim życiem, a nie wtrącała się w moje. Przypominam, że znajdujemy się na sali sądowej. Czy obrońcy mają jakieś pytania? Czy widziała pani twarze osób, które wchodziły do domu pokrzywdzonej? Nie widziałam. Nie mam więcej pytań.
Dziękuję, nie mam pytania. Czy oskarżeni mają pytania do świadka? Nie, wysokie sędzie. Dziękuję, może pani usiąść. Wzywam na świadka Agatę Bohosiewicz. Proszę podejść i podać dowód osobisty. Świadek legitymujący się dowodem numeru ATJ 89-68-233. Nazywa się pani Agata Bohosiewicz. Ile ma pani lat? 28. Zawód? Jestem policjantką Komendy Wojewódzkiej przy ulicy Dąbrowskiego. Dla oskarżonych obcy czy rodzina? Obcy. Proszę o odebranie dowodu osobistego. Co świadkowi jest wiadomo w tej sprawie? Wysoki sądzie, razem z partnerką, którą byliśmy na patrolu, otrzymałyśmy zawiadomienie od sąsiadki, pani Sylwii Popławskiej, że w domu pokrzywdzonej dzieje się coś podejrzanego. Pojechałyśmy na miejsce, gdzie znalazłyśmy w samochodzie pana Krystiana Szafelskiego, zamkniętego w samochodzie, który dostał ataku paniki. Następnie ruszyłam w kierunku drzwi wejściowych, gdzie spotkałam panią Karynę Bajor. Zaprowadziła mnie do salonu, gdzie na podłodze leżał związany Arkadiusz Stępień, a zachował się agresywnie, klnął i groził pokrzywdzonej. Skułam go i wyprowadziłam. Reszta czynności zajęła się ekipa śledcza. Czy pani prokurator ma jakieś pytania? Nie mam pytań, dziękuję. Czy pani Karolina Bajor, występująca w roli oskarżyciela posiłkowego i powodu cywilnego, chciałaby zadać jakieś pytania? Nie, nie mam, dziękuję. Czy obrońcy mają jakieś pytania? Dziękuję, nie mam pytań. Czy oskarżeni mają pytania do świadka? Wysoki sądzie. Dziękuję. Świadek może usiąść. Sąd wzywa kolejnego świadka, Ewelinę Kaczorowską. Proszę podejść i podać dowód osobisty. Świadek legitymujący się numerem ATJ 89-68-233. Nazywa się pani Ewelina Kaczorowska. Ile ma pani lat? 32. Zawód? Jestem policjantką Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego. Dla oskarżonych obcy czy rodzina? Obcy. Proszę o odebranie dowodu osobistego. Co świadkowi jest wiadomo w tej sprawie? Nie pamiętam żadnych szczegółów. Wszystko, co chciałam powiedzieć w tej sprawie, zawarłam w zeznaniach w postępowaniu przygotowawczym. Sąd na podstawie artykułu 391 paragrafu 1 postanowił odczytać protokół zeznań świadka Eweliny Kaczorowskiej w postępowaniu przygotowawczym z karty 46. Po przyjechaniu na miejsce zdarzenia znalazłyśmy podejrzanego Krystiana Szaferskiego w zamkniętym samochodzie. Partnerka Agata Bohosiewicz skierowała się do środka. Ja zostałam przy samochodzie z powodu ryzyka ucieczki podejrzanego. Próbowałam uspokoić podejrzanego, który nie przestawał krzyczeć. Kluczyki były w stacyjce. Drzwi od samochodu były jednak zamknięte, więc starałam się go uspokoić przez okno. Po około 20 minutach przyniosło to efekty. Podejrzany po godzinie krzyczenia i grożenia, że się zabije, zdecydował się wyjść z samochodu. Stawiał lekki opór podczas aresztowania, krzycząc, że nic nie zrobił, ale nie był on agresywny. Czy świadek podtrzymuje swoje zeznania, czy ma coś do dodania? Tak, podtrzymuję i nie mam nic do dodania. Czy prokurator ma jakieś pytania? Nie, dziękuję, wysoki sędzie. Czy pani Karolina Bajor, występująca w roli oskarżyciela posiłkowego i powodu cywilnego, chciałaby zadać jakieś pytania? Nie, nie mam, dziękuję. Czy obrońcy mają jakieś pytania? Nie, dziękuję. Czy oskarżeni mają pytania do świadka? Nie, wysoki sądzie. Proszę usiąść. Czy strony chciałyby złożyć jeszcze jakieś wnioski przed zamknięciem przewodu sądowego? Czy strony wnoszą o uzupełnienie postępowania dowodowego? Dziękuję. Nie, dziękuję. Wobec tego sąd zamyka przewód sądowy. Udzielam głosu stronom. Proszę pani prokurator. Wysoki sądzie, w związku z przeprowadzonym dziś postępowaniem dowodowym w pełni podtrzymuję wniosek złożony na początku rozprawy. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że oskarżony Krystian Szaferski i Arkadiusz Stępień znajdowali się na posesji, a także w domu pokrzywdzonej i popełnili czyny zabronione, wskazane w akcie oskarżenia. Oskarżeni
wspólnie zaplanowali działania w celu zaboru cudzej rzeczy ruchomej. Nie ma wątpliwości o dokonaniu przez nich włamania do domu pokrzywdzonej. Dom był zamknięty. Oskarżony Krystian Szaferski wytrychem otworzył drzwi stanowiące rzeczywiste zabezpieczenie mienia. Później, czekając przed domem na kolegę, pilnował, czy nie nadjeżdża radiowóz policji, co wskazuje na jasny podział ról przy popełnieniu przestępstwa i współsprawstwo w jego popełnieniu. Nie budzi wątpliwości fakt, że oskarżony Arkadiusz Stępień zaplanował wspólne włamanie się do domu pokrzywdzonej i dokonanie kradzieży. Oskarżony, gdy zorientował się o obecności domownika, użył wobec niego przemocy w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego zegarka, czym zrealizował znamiona przestępstwa, to jest artykułu 279 paragrafu 1 w związku z artykułem 281 w związku z artykułem 11 paragrafu 2 kodeksu karnego. Jak udowodniono na nagraniu z monitoringu, oskarżony świadomie rozbił bazę stanowiącą znajdującą się w salonie, niszcząc w ten sposób cudze mienie. Wartość bazy potwierdzono w oparciu o paragon, który przedstawiła pokrzywdzona. Dlatego należy uznać, że oskarżony zrealizował znamiona czynu zabronionego określonego w artykule 288 paragrafu 1 kodeksu karnego. Z zeznań przede wszystkim wynika samych oskarżonych jednoznacznie, że działali wspólnie i w porozumieniu z zamiarem bezpośrednim i w pełni zdawali sobie sprawę z popełnionego czynu. W związku z tym, Wysoki Sądzie, wnoszę o zasądzenie kary 5 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Udzielam głosu pani Karolinie Bajer, występującej w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego. Zgadzam się z tym, co powiedział prokurator. Uważam, że wszystkie okoliczności faktycznie zostały dowiedzione i obydwoje oskarżonych powinno odpowiedzieć za swoje czyny. Ponadto podtrzymuję pozew cywilny i uważam, że okoliczności zniszczenia mojej bazy nie budzą wątpliwości i zostały należycie udowodnione. Dlatego wnoszę tak jak w pozwie. Udzielam głosu obronie. Wysoki sądzie, myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, iż oskarżony Krystian Szaferski nie zaplanował przestępstwa kradzieży z włamaniem. Wybór miejsca, domu, sposób realizacji był pomysłem jego kolegi Arkadiusza Stępnia. Mój klient dał się podejść drugiemu oskarżonemu, dał się wplątać w przestępstwo, którego tak naprawdę nie chciał popełnić, o czym świadczy wielkie przerażenie pana Krystiana na miejscu przestępstwa. Istotne jest, że oskarżony nie ukrywał swojego udziału w przestępstwie, jasno przedstawił wszystkie okoliczności faktyczne oraz wyraził chęć poprawy swojego zachowania, co świadczy o tym, że cele zapobiegawcze i wychowawcze już zostały spełnione. Ponadto oskarżony nie był wcześniej karany. Wobec tego Wysoki Sądzie, wnoszę o orzeczenie kary pozbawienia wolności na okres 1 roku z warunkowym jego zawieszeniem. Ponadto ze względu na ciężką sytuację rodzinną oskarżonego Krystiana Szaferskiego wnoszę o zwolnienie go od obowiązku pokrycia kosztów sądowych. Dziękuję. Czy oskarżony Krystian Szaferski chce skorzystać z prawa do ostatniego słowa? Wysoki sądzie, to się więcej nie powtórzy. Nigdy nie zachowam się tak głupio i nie okradę już nikogo. Ja naprawdę nie chciałam tego zrobić. Mam rodzinę, 6 dzieci, nie mogę pójść do więzienia. Proszę o jak najniższą karę. Udzielam głosu obrońcy oskarżonego Arkadiusza Stępnia. Wysoki sądzie, do popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem mojego klienta nakłonił Krystian Szaferski. To on wpadł na pomysł, by okraść bogatego człowieka dla własnego zysku. Mój klient jedynie pomagał swojemu koledze, dlatego nie można go obciążyć pełną odpowiedzialnością za popełnienie tego przestępstwa. Zeznań mojego klienta wynika jednoznacznie, że w momencie, gdy pani Karolina Bajer zobaczyła go w salonie, rzuciła się na niego i pierwsza użyła wobec niego siły. Dlatego nie może on odpowiadać za przestępstwo z artykułu 281, ponieważ nie wypełnia jego znamion. Ponadto Arkadiusz Stępień nie rozbił umyślnie wazy znajdującej się w salonie. Jak zeznam w swoich wyjaśnieniach, był to przypadek. Z uwagi na wcześniejszą niekaralność mojego klienta wnoszę o orzeczenie kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 1 roku. Wnoszę także
o zwolnienie mojego klienta z obowiązku pokrycia kosztów sądowych z powodu braku dochodów i ciężką sytuację materialną zgodnie z artykułem 624, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Dziękuję. Czy oskarżony Arkadiusz Stępień chce skorzystać z prawa do ostatniego słowa? Wnoszę o to samo, co mój obrońca. Dziękuję. Proszę wszystkich o opuszczenie sali. Wyrok zostanie ogłoszony po przerwie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział II Karny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2015 roku sprawy Krystiana Szaferskiego, urodzonego 30 lipca 1970 roku w Rzeszowie, oskarżonego o to, że w dniu 31 grudnia 2014 roku, działając w zamiarze bezpośrednim, wytrychem otworzył tylne drzwi do domu Karoliny Bajor. Następnie, pozostając przed wejściem do budynku, stał na czatach, by umożliwić współprawcy kradzież mienia pokrzywdzonej, to jest o przestępstwo z artykułu 279, paragrafu 1 Kodeksu Karnego i Arkadiusza Stępnia, urodzonego 10 maja 1979 roku w Rzeszowie, oskarżonego o to, że w dniu 31 grudnia 2014 roku, działając w zamiarze bezpośrednim, po otwarciu drzwi przez drugiego oskarżonego, wszedł do domu pokrzywdzonej, zabrał wartościowy zegarek i założył go na swoją rękę. Następnie bezpośrednio po dokonaniu kradzieży użył przemocy wobec pokrzywdzonej Karoliny Bajor w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, to jest o przestępstwo z artykułu 279, paragrafu 1, w związku z artykułem 281, w związku z artykułem 11 Kodeksu Karnego, a także o to, że podczas przeszukiwania domu, działając w zamiarze bezpośrednim, zniszczył walzę o równowartości 3000 zł, to jest o przestępstwo z artykułu 288, paragrafu 1 Kodeksu Karnego. W punkcie 1 uznaje oskarżonego Krystiana Szaferskiego za winnego zarzuconego mu czynu współpracy w dokonywaniu kradzieży z włamaniem, to jest o przestępstwo z artykułu 279, paragrafu 1 Kodeksu Karnego i wymierza mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. W punkcie 2 uznaje oskarżonego Arkadiusza Stępnia za winnego zarzuconych mu czynów, uznając, iż wyczerpał znamiona typów czynów zabronionych z artykułu 279, paragrafu 1, w związku z artykułem 281, w związku z artykułem 288, paragrafu 1 Kodeksu Karnego i skazuje go na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat. W punkcie 3 sąd na podstawie artykułu 624, paragrafu 1 i artykułu 17 ustęp 1 i 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych postanawia zwolnić oskarżonych w całości od obowiązku uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym opłat. W punkcie 4 na podstawie artykułu 63, paragrafu 1 Kodeksu Karnego zalicza oskarżonemu Arkadiuszowi Stępień na poczet ewentualnej zarządzonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 31 grudnia 2014 roku do 12 stycznia 2015 roku. W punkcie 5 na podstawie artykułu 46 paragrafu 1 Kodeksu Karnego sąd orzeka od oskarżonego Arkadiusza Stępnia na rzecz pokrzywdzonej Karoliny Bajor kwotę 3000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto postanawia pozostawić powództwo cywilne bez rozpoznania na podstawie artykułu 415 paragrafu 7 Kodeksu Postępowania Karnego. Teraz podam ustnie motywy, które kierowały sądem przy podjęciu decyzji. W toku postępowania udowodniono, że oskarżeni zaplanowali włamanie do domu pokrzywdzonej Karoliny Bajor. Działali wspólnie i w porozumieniu, na co wskazuje jasny podział ról, wcześniej przez nich ustalony. Każdy z nich swoim zachowaniem zrealizował jakieś znamie typu czynu zabronionego. Zadaniem Krystiana Szaferskiego było pokonanie zabezpieczenia, czyli drzwi domu pokrzywdzonej, co uczynił otwierając je wcześniej przygotowanym do tego wytrychem. Jego zachowanie umożliwiło Arkadiuszowi Stępniowi
wejście do domu w celu zabrania stamtąd wartościowego zegarka, przez co wypełnili znamiona czynu z artykułu 279 paragrafu 1 kodeksu karnego. Nie ulega wątpliwości, że Krystian Szaferski, stojąc przed domem i pilnując, czy nikt obcy nie nadchodzi, umożliwił koledze swobodne dokonywanie czynu zabronionego. Dlatego uznaje się, że współdziałał w jego popełnieniu. Obaj oskarżeni mieli świadomość i wolę popełniania przestępstwa, co wskazuje na działanie z zamiarem bezpośrednim. Arkadiusz Stępień zabrał z domu pokrzywdzonej zegarek, co zarejestrowały kamery znajdujące się w domu. Nie spodziewał się, że zostanie w nim pokrzywdzoną Karolinę Bajor. Gdy jednak okazało się, że pokrzywdzona odkryła obecność oskarżonego w salonie, próbował on uciec bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, by utrzymać się w posiadaniu zabranej rzeczy i uniknąć odpowiedzialności karnej. W ten sposób, że użył wobec niej przemocy fizycznej, realizując znamiona typu czynu zabronionego z artykułu 279 paragrafu 1 w związku z artykułem 281 w związku z artykułem 11 paragrafu 2 kodeksu karnego. Sąd nie miał ponadto wątpliwości, że Arkadiusz Stępień celowo rozbił wazon znajdujący się w salonie pokrzywdzonej, co udowodniono nagraniem z monitoringu. Dlatego sąd uznał go za winnego dokonania przestępstwa z artykułu 288 paragrafu 1 kodeksu karnego. Sąd postanowił uznać oskarżonych za winnych popełniania przestępstw zarzucanych im w akcie oskarżenia i udowodnionych w toku postępowania. Sąd wydał wyrok przede wszystkim w oparciu o wyjaśnienie oskarżonych, którzy jasno opisali przebieg całego zdarzenia. Sąd zauważył, że zachowanie oskarżonych kierowało poczucie niesprawiedliwości społecznej, ich niski status społeczny i majątkowy. Sąd postanowił skazać ich na karę pozbawienia wolności i z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby, ponieważ jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary. Sąd uważa, że cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonych zostały już osiągnięte. Sąd postanowił zwolnić oskarżonych od zapłaty kosztów sądowych z uwagi na ich trudną sytuację materialną oraz brak stałego źródła dochodu. Powyższy wyrok jest wyrokiem nieprawomocnym. Przysługuje od niego apelacja. Aby ją wnieść, należy w terminie dni 7 złożyć pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i doręczenia go wraz z odpisem wyroku, a następnie w terminie dni 14 od daty otrzymania przedmiotowego wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem sporządzić pisemną apelację do Sądu Okręgowego w Rzeszowie za pośrednictwem tego sądu. Dziękuję, to wszystko.